Za tym nie jechałem. Nigdy? Nigdy. Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej Wejście. A tutaj macie alejkę polskich Fiatów, macie przekrój dużego Fiata, silnika. W ogóle macie polonezy, Alfa Romeo, też piękny Fiat 1400A z 1955 roku, 1100 z 64, 1100D, setka, 105, Aleja Trabantów, no i legendarna Nysa z naszego regionu. Zobaczcie, nawet ma TGM numery, to jest samochód z Zaklikowa, pana Stanisława, z przyczepą też, zobaczcie, przyczepa jest, jest leżaczek, jest walizka, po prostu cała stylowa dawnych czasów, w których te samochody się poruszały. Tutaj kącik biblioteczny, mamy teorię samochodu, mamy książki, instrukcje obsługi, nawet gumy turbo macie, o, wszystko jest. Zestaw liczników, tutaj do samochodów Fiat Cinquecento, tutaj macie też inne rzeczy, jak prospekty. To jest najciekawszy eksponat. To jest, o proszę bardzo, studencka, no bo jesteśmy na Politechnice, nie? Lampa kolejowa, świece zapłonowe, kolejny dział biblioteczny. Także jeżeli coś tam się zepsuje, to nawet można do literatury fachowej chociażby, sam naprawiam Dacia. Ale Dacia jeszcze tu nie ma. Może się uda. Odkładamy na miejsce. No i idziemy dalej. Tutaj też liczniki. Patrzcie, tutaj zaplecze takie serwisowe, płyny eksploatacyjne. Proszę bardzo, płyn hamulcowy, taki oryginalny, normalnie. Mixol jest. Do 2 słów olej, Mixol S. Mixol S też był dobry, bo nie trzeba było go tak mieszać. Więc smary różne, LT44S2, rury. No. Także tak to mniej więcej wygląda. No i Polonez piękny, 89 rok. Tu jest właśnie przekrój tego silnika, o którym wam mówiłem. Macie przekrój silnika 1500. Który był stosowany w polskim Fiacie 125P. Wszystko wymalowane, kanały dolotowe, wydechowe, dolotowe, zawory, wszystko fajnie widać jak na dłoni. Nawet poduszka jest do silnika, do montowania, więc naprawdę taki super eksponat. Tutaj mamy też prawdziwego unikata i nie mówię o dystrybutorze paliw, ale też zobaczcie, co tutaj jest. Tu udało się pozyskać, dzięki naszemu koledze, udało się pozyskać Markowi, udało się pozyskać przyrząd do ustawiania zbieżności. Właśnie z takich czasów, kiedy ustawiano zbieżność w syrenach czy w dużych Fiatach. No świetne, po prostu jest klimat, nie? Kanister, dystrybutor, no i nasza gwiazdeczka, syrena laminat, jedna z 4 wyprodukowanych, bardzo ciekawy prototyp, odbudowany z niesamowitym pietyzmem przez jednego z naszych klubowiczy, Dawida, którego teraz pozdrawiamy. No i oczywiście konik Marcina, czyli tutaj macie tablice rejestracyjne z różnych lat, nie tylko z naszego województwa, ale także, także świetna, świetna sprawa. I tutaj taki regionalny aspekt, mikrusik, samochód, który był wytwarzany
samochód, który był wytwarzany w Mielcu, a w Rzeszowie powstawał silnik. Także wspaniała rzecz. A tutaj dla kontrastu Lincoln. Zobaczcie, jak to wygląda. Mógłby w bagażniku po prostu tutaj być. Następnie mamy Pontiaca, alejkę Triumfów, alejka brytyjskiej motoryzacji. Tu się zaczęła Triumf 1, Triumf 2, Mini. No i już takie samochody Mini, już nie angielskie, ale też w skali Mini, czyli Cinquecento, mały Fiat, Fiat 126P bis, Fiat 126P, Fiat 126P, Fiat 126P, taki ze starszych lat i piękna zastawa, po prostu na cud Beauty Malina. Tutaj mamy też taką małą wystawkę, modeliki samochodowe, aparaty. Bardzo to fajnie wygląda. I aleja motocykli, bo tak trochę po macoszemu żeśmy podeszli. Jedyny czteroosobowy motocykl powojenny, Junak, skuter OSA, motocykl Gazela, SHL-ka, WSK, dalej WS-ki, WFM-ki, WS-ki, no i aleja motorowerów, komary różne, romety, a nawet mamy piękną motorynkę i rower. Ale to nie jest zwykły rower, bo to jest rower, który był wytwarzany w FSM. Tutaj macie też taki klimat lat PRL, telefon z radomskiej wytwórni telefonów, szklanki ze Stomiru Dębica, no i tutaj motoryzacja wschodnio-niemiecka, czyli motorowery i skuter Simpson, tutaj motocykl MZ, Jawa czechosłowacka, Simpson, kolejny tutaj mamy AWO, piękne AWO, dekapka, no i też Simpson AWO, piękny, z wózkiem bocznym, a tam kaski. I tutaj też udało nam się pozyskać coś fajnego, zobaczcie. No, to też jest historia motoryzacji, to są pamiątkowe właśnie pokrowce na zagłówki z PKS-u. I te tablice też są z PKS-u, także świetnie, dziękujemy, że się to udało. Ale ja ogólnie dzisiaj jestem zastępcą kolegów, bo oni tutaj dużo bardziej się angażują. Ale na razie przejdźmy za żelazną kurtynę, bo wiecie, tutaj jest jedna część jest taka zwykła, a druga część jest taka zachodnia. Zobaczcie nawet te drzwi, nie? Jest drzwi, jest kurtyna, jest kurtyna. I przechodzimy do zachodniej części naszego zbioru. Mamy Audi Coupé 80 zwykłą, też w pięknym stanie, niby zwykła 80, a tu jest perła w kolekcji Marcina, czyli BMW 750 i 12-cylindrowe. I kolejne BMW serii 3, pierwsza trójka, potem E30, potem E36, ale fajna w wersji cabrio z hardtopem, Rover, ale to nie jest zwykły Rover, bo to jest bardzo ciekawa wersja z silnikiem 2.0 turbo, ponad 200 koni. MG też uratowane ze złomu. Udało się w ostatniej chwili przed niszczącą prasą go zdobyć. Lancia Delta, Mercedes W202, co ciekawe, nieskorodowany specjalnie. W124, beczka, czyli W123. Tutaj Mercedes SLC. W114 Coupé naszego kolegi Gerarda, B3 Passat Marka i Volkswagen Golf drugiej generacji Andrzeja oraz coś, czego w przyrodzie nie można zobaczyć naprawdę, a u nas jest, to jest Chairman, prezes z Korei, to jest najbardziej luksusowa limuzyna, jaka była w ofercie koncernu DU. Niesamowicie ciekawe auto, o którym mógłbym opowiadać i opowiadać, ale zobaczcie, DU kojarzy nam się z mikrofalówkami, z telewizorami niskiej jakości i z samochodami też niezbyt wysokiej jakości, a tu macie Chairmana z takim napisem, przedłużaną wersję w longu, w ogóle to wygląda jak S-klasa, tak naprawdę bazowało bardziej na Mercedesach klasy E, ale też nie do końca, bo to była taka hybryda, jakiej świat nie widział i tutaj dumne logo, bo to auto było wytwarzane wcześniej jeszcze przez
Sankyonga. Potem Sankyong został wchłonięty przez Deu, bo Deu to było jak nie na żarty dziecko z Afryki i wszystko połykało po prostu. Sankyongi, całą motoryzację z Europy Wschodniej i wszystkie fabryki praktycznie też pożerało Deu, a później no źle się to skończyło. Tu mamy jeszcze ciekawą rzecz. Niepozorna kosiarka. Widzicie? To jest polska kosiarka z tą porków. Tutaj na Kielecczyźnie wytwarzamy. Może, no. Janiu przedstawił bardzo ładnie całą kolekcję. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że będzie można odwiedzać częściej takie miejsca, a nie tylko jak było otwarcie muzeum. No to jest całkowicie w Bożych rękach. Wykonalne jest to. Ale no może tutaj się uda i to zacznie żyć tak na pełną. Myślę, że odwiedzających byłoby bardzo dużo, bo to naprawdę wygląda imponująco. Bo wiecie, my mamy tutaj też takie sanatorium uzdrowiskowe, ponieważ nasz klimat bardzo sprzyja restauracji samochodów i często ludzie przyjeżdżają, żeby nowe życie tchnąć w ich samochody. W Stalowej Woli jest dużo firm, które się zajmują restauracją czy utrzymaniem w odpowiednim stanie i przyjeżdżają do nas takie autka właśnie, jak na przykład ta Alfa Romeo. A póki co, póki nie jest w remoncie, to stoi tutaj i cieszy oko, nie? Więc też myślę, że fajnie. No co? Możemy latać chyba. Tak. No to dobra. To polecimy sobie chyba tak nad autami. Może tutaj gdzieś ciaśniej, gdzieś tutaj koło ławeczki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że jakbyś fajnie... to nawet pod autem byś przeleciał. Pod Nyską spróbujemy się zmieścić. Tutaj będzie ciasno, ale tutaj polecimy górą. No jakoś to fajnie. Jakoś to fajnie trzeba wszystko ująć. Także damy radę. Damy radę. No to co? No to w górę. Hej. Hej.
No, to podobało wam się, mam nadzieję, że wam się podobało. Polataliśmy. Tak, a jakby ktoś chciał, to ja ogłoszenie duszpasterskie, że Politechnika zaprasza studentów w swoje progi. Super, zapraszamy. No a ja zapraszam was na kolejny film, już niebawem. A to był Janek Garbacz ze swoim kanałem motoryzacyjnym. Do zobaczenia, hej! Na razie.